serdecznie jeszcze raz. Witam się z naszego newsroomu. Witam wszystkich gości. Takie są prawa telewizji. Stoję tutaj przy szczęśliwym zwycięzcy pierwszej walki. Pierwsze punkty dla miasta Gdynia! Tak, widział Państwo, jaki słyszymy brawa z sali. Proszę powiedzieć, no, wydaje mi się, że przeciwnik nie zmęczył się za bardzo. Czy miałeś jakąś strategię przed tą walką i czy znałeś swojego przeciwnika wcześniej? Nie, niestety przeciwnika nie znałem, nie wiedziałem, kim jest. Zawodnicy zmieniali się do walki. Chyba bodajże było 3 zawodników chętnych, żeby walczyć ze mną. W końcu zdarzyło się tak, że spotkałem się właśnie z tym zawodnikiem. Bardzo się cieszę, jestem pełen podziwu dla niego, dla odwagi, ponieważ to nie jest taki łatwy wyczyn, jak Państwo sobie wydają, wyjść i zawalczyć. To jest walka ze sobą, ze stresem, ze wszystkim. A czy bez względu na to, kto wyjdzie do ringu z tobą, a właściwie do klatki, miałeś jakąś strategię, czy dostosowywałeś do przeciwnika i myślałeś, jak rozegrać tą walkę? No jestem zawodnikiem stójkowym, więc przede wszystkim liczę na stójkę. Biję się w stójce, nokautuję, mam dobre kolana i to jest moja zasada tutaj. Publiczność to lubi. Lubi, gdy się zawodnicy biją. I to było moim celem. Dziękuję Ci bardzo i gratuluję zwycięstwa jeszcze raz. Proszę o duże brawa. Gdynia zdobyła 3 punkty, bo przypominam, że 3 punkty za zwycięstwo przed czasem, 2 punkty za zwycięstwo przez decyzję sędziów. Jeszcze raz Ci gratuluję i życzę długiej, długiej kariery. Dziękuję. Na równiku czerwonym Tomasz Żyrafa Narku. Wielkie brawa. Przywołał do siebie zawodników i za chwilę rozpoczniemy ostatnią walkę dzisiejszego wieczoru Superligi MSW. Zaczynamy. Szybkie przybicie piątki, okazanie szacunku i przechodzimy do biznesu. Piękne kopnięcie low. Rozpoczyna Żyrafa. Tomasz Narkunk będzie chciał tutaj się popisać ładną stójką i przejść do konkretów. Rafał Zawicki też jest kondycyjnie przygotowany i w stójce nie jest z pierwszej łapanki. Widzą Państwo jego pracę na nogach i przegląd sytuacji. Oddał kopnięciem low, ale Żyrafa bardzo szybko zwietrzył okazję do wyprowadzenia kombinacji kopnięć. I trzecie kopnięcie już w tej rundzie ląduje na udzie Rafała Zawickiego. Wyjście lewy prawy. Przepuścił Żyrafa. Kopnięcia obalające na dystans i na udo. Widać, że Rafał jeszcze nie wyczuł dystansu. Tomasz Narkun ma tutaj większy zasięg z 2 najlepszych zawodników. Dojdzie do przymknięcia dystansu i z pewnością za chwilę zobaczymy pierwszą poważniejszą wymianę. Próba high kicku, Żyrafy i wyjście. O, mamy pojedynek kickbokserski, wymiana stójkowa. Kopnięcie za kopnięcie. Podejrzewam, że każdy z zawodników będzie upatrywał okazji do wyprowadzenia skutecznych kombinacji. Tutaj mamy Żyrafę z uderzeniem na udo. Widzę, że tutaj Rafał Zawicki przygotowuje kontrę prawym na te kopnięcia, na niskie kopnięcia Żyrafy. A dwa tempa Żyrafa próbował wyprowadzić atak. Także żadnej krzywdy Zawickiemu nie zrobił.
Piękny high kick trafił. Trafi Tomasz Narkun. Zobaczmy, jaki skutek ten cios przyda się w dalszej części rundy. Pięknie trafił na to przeciwną. I obalenie Żyrafa tutaj z góry. Mamy pół gardę i grandenpałtą Żyrafy. Piękne minięcie gardy. Dojście do kontroli bocznej. Ustabilizowanie pozycji. Zawiński próbuje się skręcić tutaj do pół gardy. Odzyskuje pół gardę. Inkasuje przy tym 2-3 ciosy. I pozwolił na kontrolę boczną. Tutaj nożyce Żyrafy. Wyjdzie do Kimury. Żyrafa. Kilka ciosów jednak odpuścił tą Kimurę i znowu mamy podchwyt. Tutaj Rafał przez moment zostawił kark pod gilotynę, natomiast brak ustabilizowania pozycji nie pozwoli Tomaszowi zaciągnąć gilotynę. Mamy piękny techniczny pojedynek grapplerski, proszę Państwa. Przejście do gilotyny, czy będzie... A, mamy peruwiański nektaj! I odpepał Rafał Zawicki! Zwycięstwo przed czasem Żyrafy po długiej nieobecności, po powrocie do kontuzji i Szczecin notuje na swoim koncie 3 punkty. Ten cudowny, emocjonujący pojedynek. Za chwilę ogłosimy werdykt. Proszę Państwa, walkę wygrał przed czasem przez duszenie gilotynowe Tomasz Rafa Narkun, przedstawiciel Szczecina, klub Berserkers Team Poland. Wielkie brawa dla zawodnika ze Szczecina. Cóż za walka, cóż za duszenie. To była ostatnia walka dzisiejszego wieczoru, jakże wspaniałego, obfitego w emocje, w dramaturgię. Ci współcześni gladiatorzy spotkali się w klatce. Kilka słów od zawodnika. Wszystkim tak. Chciałbym wszystkich pozdrowić. Fajnie, że tyle ludzi przyszło na walki. Widać, że MMA się rozwija i wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeszcze raz bym chciał wszystkim podziękować. Daję siebie wszystko na treningach, w walce tak samo. Także dziękuję. Wielkie brawa dla zawodnika ze Szczecina, Tomasz Żyrafa Narkun, Berserkers Team Poland. Wielkie brawa, proszę Państwa, to była ostatnia walka dzisiejszego wieczoru. Dwie znajome rozmawiają i jedna mówi: wiesz co, ten Pavarotti to jest przereklamowany. Druga się zdziwiła, mówi: a co, ty byłaś na koncercie? Nie, Zenek mi zanucił. I tak sobie pomyśleliśmy właśnie, że nie pozwolimy na to, żeby tutaj Zenek nucił. Artysta, który za chwilę już po raz drugi wystąpi przed wami. Występuje w oryginale, nie nuci, tylko śpiewa. I to pięknie. Kolejny utwór ze swojej pierwszej solowej płyty, która niebawem zostanie wydana. Przed wami ponownie Bartek Grzanek. Wielkie brawa. Po raz kolejny witam i po raz kolejny trochę was uspokoję tutaj. Jestem jak z pudełka czort.
czasem tak już jest. Nie masz siły, by obudzić się. Słowa ludzi jak ucisna są. Lecz pamiętaj, że na całe zło czasem zmieniasz się w lat winę słów. Zasypujesz mnie od stóp co dół. Chociaż ciężko złapać oddech wiem. Wszystko minie, kiedy powiesz słowa te. Słowa te. Proszę Państwa, przede mną, a właściwie przy mnie, Tomasz Narkun ze Szczecina, reprezentant Szczecina. Dzięki niemu Szczecin wyszedł ponownie na pierwsze miejsce, egzekwo oczywiście z Warszawą i z Krakowem. Jaką strategię miałeś przed tą walką? Jest to absolutna gwiazda dzisiejszej kolejki. Pamiętajcie Państwo, że zawodnicy także są wybierani zawodnikami kolejki, dostają dodatkową premię, jak się wywiążemy, oczywiście my organizatorzy. Natomiast Tomasz Narkun stoczył wspaniałą walkę i mam nadzieję, że też dzisiaj będzie kandydował do zawodnika kolejki. Wybierają sędziowie i pan dyrektor sportowy Superligi MSW Paweł Kowalik. Czy miałeś jakąś strategię? Znałeś swojego przeciwnika? Czy korzystałeś z tego, w czym jesteś mocny i tak ustalałeś strategię z trenerami, sekundarami i tak ustalałeś strategię walki? Witam wszystkich. Generalnie strategia wyglądała następująco. Trochę walki w stójce, sprowadzenie do parteru, no i kończenie. Jak się czujesz, bo słyszałem, że miałeś dłuższą przerwę i jestem szczęśliwy jako organizator Superligi, że zdecydowałeś się na udział, na powrót na ring akurat w naszej Superlidze, czyli Mistrzostwach Polskich Klubowych Mieszanych Sztuk Walki. Generalnie czuję się bardzo dobrze. Sami ocencie po walce. Proszę Państwa, ja myślę, że KSW na nas patrzy. MMA Atak. Patrzy na nas cała Polska. Narkun dzisiaj pokazał wspaniałą walkę, wspaniałą kondycję mimo przerwy. Ja się pytałem, dlaczego była ta przerwa w walkach? Generalnie to nie było z mojej winy. Kontrakt po prostu opiewał na dłuższy czas, także nigdzie nie mogłem nigdzie walczyć. Później były, że tak powiem, kłopoty z ofertami. Generalnie oferty były niesatysfakcjonujące dla mnie. No i tak to wyszło wszystko. Ja myślę, Tomasz, że po dzisiejszej walce to tych ofert to tylko będziemy czekać i wybierać, przebierać i że twoja kariera się potoczy szybko. Ja chciałbym, żebyś chwilę został, bo chcę Państwu przedstawić Mateusza Piskorza, który co prawda ci zawodnicy nigdy się nie spotkają na ringu, dlatego że Mateusz walczy w walce średniej, natomiast oczywiście w półciężkiej walczy Tomasz Narkun. Natomiast Mateusz jest zawodnikiem kolejki, został wybrany przez sędziów i dyrektora sportowego, zawodnikiem poprzedniej gali, pierwszej gali Superligi MSW. Czy miałeś ciężkiego przeciwnika i jak się przygotowywałeś do tej walki? No, przeciwnik był wymagający, tak, bił jakieś ciosy z dziwnych płaszczyzn, tak, musiałem uważać, żeby nie dostać takiego ciosu i przygotowywałem się razem z kolegami z Nastula Team. No, to jeżeli chodzi o przygotowanie. Mam nadzieję, że teraz już Fight Factory jest twoim klubem. Czy mógłbyś powiedzieć o warunkach, o trenerze, czy podpisałeś kontrakt, czy na kontrakt czekasz? Czy Superliga, masz nadzieję, że ci da jakieś perspektywy właśnie odbicia się i pokazania się na ringach całego świata, powiedzmy? Znaczy, jakby Fight Factory współpracuje z Nastula Team, tak? Trenujemy u Pawła, tak, razem. Myślę, że to fajna okazja, żeby pokazać jakieś swoje umiejętności. Fajnie, że w Warszawie tutaj dużo jest, jakby stąd pochodzę, tutaj jest mnóstwo moich kolegów, znajomych. Fajne miejsce, fajnie, że jest taka oprawa. No, to jest na pewno dobre miejsce, żeby się pokazać, tak?
Mateusz, tak jak tu zdradzę sekret, że jutro w kameralnych warunkach biura nastąpi wręczenie pucharu, który po prostu z przyczyn technicznych nie został wręczony tobie tu dzisiaj na ringu. I mam nadzieję, że z kolei Tomasz będzie następnym zawodnikiem gali numer 2, która dzisiaj się odbyła. Ja wszystkim Państwu mówię, proszę Państwa, żebyście dalej jak gdyby przeżywali emocje, które widzieliśmy w klatce, słuchali muzyki, wystąpią jeszcze dla Państwa artyści. Panom bardzo dziękuję i życzę naprawdę dużych karier i proszę pozdrowić tych kibiców w Szczecinie i w Warszawie, którzy na pewno kibicowali. Generalnie jeszcze chciałbym podziękować swojemu sponsorowi Pitbull West Coast, także trenerom ze Szczecina, ze Stargardu, Tomaszowi Stasiakowi, Piotrowi Bagińskiemu, Markowi Medyńskiemu, a przede wszystkim Gracjanowi, który dzisiaj tutaj ze mną przybył i szkoli mnie w stójce. Dziękuję. Ja chciałbym podziękować wszystkim z Nastula Team, z Fight Factory, wszystkim trenerom z Nastula i wszystkim moim kolegom i panu za organizację takiej fajnej gali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielkie brawa, proszę Państwa, dla zawodników. No cóż, to właśnie właściwie finał drugiej kolejki Superligi MSW. Bardzo dziękujemy organizatorom, dziękujemy Ryszardowi Adamusowi, dziękujemy New City Production, dziękujemy Furze Smaku, która mam nadzieję podobała się i bardzo ładnie nas tutaj karmiła. Dziękujemy także DJ Spike'owi Break the Funk za niesamowite dźwięki, które dzisiaj usłyszeliśmy na dzisiejszej gali. Proszę Państwa, dzisiejszą galę dla Państwa prowadził ze sceny Piotr Zelt. Wielkie brawa! A z klatki prowadził dla Was dzisiejszą galę Konrad Marszałek. Dziękujemy Państwu i żegnamy się definitywnie. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Już 2 maja, kolejna kolejka Superligi MSW. Do zobaczenia. The game. Playing to survive.